Dzień dobry Państwu, serdecznie witam i chciałbym tutaj również organizatorom, znanym mi również naukowcom podziękować za możliwość wystąpienia. Z mojej strony tutaj razem z doktorem Sesslerem podjęliśmy się próby takiej dwustronnej analizy dotyczącej badań nad dziennikarstwem, dziennikarzami w Polsce. Doktor przed chwilą zreferował bardzo dokładnie i myślę z zajmującą retoryką badania w kontekście międzynarodowym nad dziennikarzami w Polsce. Ja z kolei chciałbym się skupić nad taką ogólną refleksją, która towarzyszyła mi podczas pracy nad moją pracą doktorską, rozprawą doktorską, gdzie poszukiwałem różnego rodzaju informacji dotyczących właśnie dziennikarstwa, badań nad dziennikarstwem, historii również tego dziennikarstwa. No i po wielogodzinnych, wielodniowych, wielomiesięcznych, można powiedzieć, takich analizach materiałów źródłowych, pewne wnioski mi się nasunęły, które chciałbym tutaj Państwu przedstawić. Przede wszystkim te główne nurty badań, które gdzieś tam mi się wykrystalizowały, biorąc pod uwagę również historyczny kontekst badań nad dziennikarstwem, do którym tutaj już dr Sessler wspomniał. Ja tylko rozwinę w takim razie. Zaczniemy od historii badań nad dziennikarstwem w Polsce. Takim prekursorem polskiego medioznawstwa jest oczywiście znane nam wszystkim i chyba szanowane, chociaż niekoniecznie już często używane słowo, nauka prasoznawstwo, tak? Jako matka czy też babcia współczesnego medioznawstwa. Tutaj oczywiście Ośrodek Badań Prasoznawczych w Krakowie miał te swoje, można powiedzieć, wręcz pionierskie projekty. Kluczową rolę odegrał przede wszystkim tam prekursorzy tych badań to przede wszystkim Irena Tetelowska, ale również Mieczysław Kafel, który tutaj jako jeden z pierwszych stworzył podręcznik dotyczący prasoznawstwa. To są oczywiście lata 60. Ośrodek Badań Prasoznawczych, tak jak już dr Sessler wspomniał, pierwsze badania dotyczyły przede wszystkim historii, rozwoju zawodu dziennikarskiego, również zawodu, przepraszam, takiej sfery medialnej, może tak, systemu medialnego w Polsce, a także badania dotyczące metodologii analizy prasy, czyli w jaki sposób badać zarówno aktorów prasowych, jak i treści publikowane w ówczesnej prasie. I już wtedy wykształcił się pewien spór o przedmiot. Walery Pisarek potem o tym wspominał, opisywał go jako spór o metanaukę, czyli o przedmiot badań nad prasoznawstwem. Czym powinno być prasoznawstwo? Pozwolę sobie, że akurat mam głos. Dzień dobry, pani profesor, witamy serdecznie. Oczekiwaliśmy z niecierpliwością. Spór o przedmiot badawczy, ujęcie funkcjonalno-systemowe, którego zwolennikiem była Irena Tetelowska, skupiało się przede wszystkim na badaniu prasoznawstwa jako takiej technologii, jako pewnego rodzaju sposobu badania miejsca prasy, dziennikarzy w systemie, funkcjonowania prasy i dziennikarzy w systemie społecznym, w systemie politycznym. Również przede wszystkim Irena Tetelowska była zwolenniczką również badania nad metodologią tak, analizy prasy i analizy treści, czyli te badania ilościowe, jakościowe, zarówno dziennikarstwa, jak i całego systemu, można tak powiedzieć. Na to z kolei Mieczysław Kafel był zwolennikiem perspektywy zawodowej, którą tak nazywam. Tutaj proszę mnie, że tak powiem, ewentualnie poprawiać, bo ja jako jeszcze niedoświadczony młody naukowiec mogę tych pojęć precyzyjnie nie używać, także myślę, że jeżeli komuś tutaj coś zazgrzyta starszemu naukowcowi, bardziej doświadczonemu specjaliście, to bardzo chętnie później w dyskusji się poprawię. Także tutaj ten spór dotyczy przede wszystkim tego ujęcia funkcjonalnego oraz perspektywy zawodowej, czyli takiego badania już stricte dziennikarskiego, takiego badania dotyczącego sposobów dostępu do zawodu, perspektyw zawodowych, tożsamości zawodowej dziennikarskiej, etyki, moralności. I te dwa ujęcia, że tak powiem, one gdzieś tam odnajdują swoje refleksje nawet w dzisiejszych badaniach, o czym się przekonałem tak naprawdę konstruując tą prezentację na początku tego tygodnia i myślę, że uda mi się to gdzieś tam w ładny sposób, przynajmniej taki merytoryczny, połączyć. Później oczywiście przede wszystkim głównym nurtem badań, tutaj znowu niekoniecznie nad dziennikarzami, tak, ale bardziej nad dziennikarstwem, były studia nad komunikowaniem i mediami masowymi. Oczywiście to mam na myśli okres, cenzus czasowy przed transformacją ustrojową. Tutaj mamy słynne nazwiska, myślę, że nie muszę nikomu przypominać, ani Mikołowskiego-Pomorskiego, ani Bogdana Klasa.
Nastąpił również szeroki rozwój badań nad metodologią oraz koncepcji teoretycznych dotyczących samego sposobu, tak, takiego aparatury narzędziowej dotyczącej badania mediów, czyli ten medioznawca polski dowiedział się, nauczył, wypracował pewnego rodzaju sposoby swojej pracy. Brak był badań empirycznych. Jedna z pierwszych była Jane Curry, znana nam chyba wszystkim tutaj amerykańska badaczka, która jeszcze w latach 80. tuż przed transformacją ustrojową przeprowadziła słynne badania polskich dziennikarzy dotyczących właśnie między innymi stosunku dziennikarzy do władzy i próbowała tutaj te amerykańskie takie ujęcia empiryczne na polskim gruncie przetestować. Po transformacji mieliśmy do czynienia z zauważalnym, chciałbym powiedzieć wręcz, że ogromnym, ale myślę, że to byłoby nadużyciem, rozwojem badań empirycznych. Tam mieliśmy do czynienia również z badaniami Walerego Pisarka, Mocka, aż po stan obecny, który tutaj między innymi doskonale zreferował w poprzednim wystąpieniu dr Setzler. Pojawiło się również bardzo rozbudowane ujęcie teoretyczne, takie nazywam w cudzym słowie, którego przedstawicielami byli Karol Jakubowicz, Stanisław Michalczyk, Tadeusz Kononiuk czy Goban Klas. Oczywiście tych nazwisk byłoby też znacznie więcej, tylko nie uznałem za stosowne po prostu wymienienia wszystkich, bo to nie jest przedmiotem tego wystąpienia. Natomiast faktycznie tu już się jakby w moim przekonaniu przynajmniej zauważalny był ten rozdźwięk pomiędzy właśnie tą szkołą Ireny Tetelowskiej, a szkołą Mieczysława Kafla, tak? Czyli ujęcie teoretyczne, funkcjonalne kontra badania takie wewnętrzne już profesji dziennikarskiej, badania empiryczne związane z zawodem, z przedstawicielami profesji, aktorami medialnymi. No i współczesne tendencje, te dwie moje koncepcje, które tak pozwoliłem sobie utworzyć, nazywam je perspektywami teoretyczno-normatywną oraz perspektywą zawodową. Ta pierwsza będzie miała na celu przede wszystkim określenie statusu i miejsca dziennikarstwa w systemie prawnym, społecznym, również medialnym. Analizowała struktury rynku mediów, badania organizacji medialnych, poziom profesjonalizacji tych mediów oraz ekonomikę mediów. To oczywiście są tylko niektóre z obszar badawczych związanych z tą perspektywą. Za chwilę tutaj pozwolę sobie rozwinąć kilka tych wątków. W perspektywie zawodowej tutaj oczywiście między innymi to, o czym dr Setzler przed chwilą mówił, badania empiryczne dziennikarzy, czyli szerokie spektrum tak naprawdę zainteresowania, od demografii samego zawodu, przedstawicieli zawodu dziennikarskiego, przez dostępność do profesji, po postrzeganie roli zawodu, tożsamości dziennikarskiej, jak i również oczywiście badania dotyczące analizy treści mediów, nurtów związanych z rozwojem, ewolucją tych mediów pod kątem oczywiście przekazu, dyskursu, może tak to ująć. Perspektywa teoretyczno-normatywna. No, tych poziomów refleksji w tej perspektywie nad dziennikarstwem jest wiele. Kilka najważniejszych. Przede wszystkim takie ujęcie systemowe, czyli miejsce mediów w systemie społecznym, dziennikarstwa w systemie medialnym, również relacje pomiędzy tymi systemami. No, tutaj będziemy mieli, można podawać wiele przykładów, bo też polscy medioznawcy mają taką wspaniałą umiejętność, że potrafią się również odnajdywać w różnych tych perspektywach. Także nie jest to tak, że jeżeli ja tutaj traktuję profesora Oleńskiego na przykład jako przedstawiciela tego ujęcia systemowego, to nie znaczy, że on nigdy nie napisał nic innego na ten temat albo nie brał udziału w żadnych badaniach. Oczywiście takie działania również były podejmowane. Bardzo istotne wydaje mi się z punktu widzenia nas, badaczy mediów, jest podejście formalno-prawne, czyli ustalenie statusu mediów. Tu znowu używam kursywy, żeby nie wywoływać niepotrzebnych kontrowersji związanych z pojęciem mediów. Oczywiście w aktach normatywnych, tak? Mieliśmy dyskusję na temat prawa prasowego w Polsce jeszcze zanim ono powstało, a po jego powstaniu tak naprawdę ta dyskusja cały czas funkcjonuje. Jest potrzeba aktualizacji tych zapisów, są podejmowane próby również na szczeblu międzynarodowym, bo Unia Europejska swoje przepisy również nowelizuje. My próbujemy tutaj szczególnie duży wkład tej szkoły warszawskiej, bym tak to nazwał, Chałubińska-Jęckiewicz, profesor Sobczak, ale również z Poznania profesor Jędrzej Skrzypczak, czy też z Wrocławia pani profesor Lucyna Szot. Tam są takie różne pomysły dotyczące tego, jak nazywać dzisiaj media, jak nazywać dzisiaj przekazy medialne, szczególnie związane z tymi nowoczesnymi technologiami. Tak? Na ostatnim spotkaniu we Wrocławiu mieliśmy taki dosyć ciekawy panel, dyskusję na temat audiowizualnych usług medialnych, bo tak się dzisiaj w literaturze takiej formalno-prawnej nazywa
nazywa się dzisiaj pewnego rodzaju media, tak? Już to dobrze, proszę bardzo. Przyjąłem do wiadomości 5 minut i tutaj również ta koncepcja audiowizualnych usług medialnych, ona nie wywołuje powszechnego, można powiedzieć, aplauzu wśród polskich medioznawców, więc myślę, że również temat pod dyskusję, do poddania, w jaki sposób to z tej perspektywy prawnej ująć. Oczywiście polscy badacze rozwijają inne nurty, przede wszystkim tutaj mi osobiście na moje oko najbardziej rzuciło się badanie nad gatunkami dziennikarskimi prowadzone przez profesora Wolnego Zmorzyńskiego, tam również publikacje profesora Sokołowskiego, badanie nad przemianami rynkowymi mediów, relacjami systemowymi, tak, tutaj Furman, profesor Beata Ociepka, jest też oczywiście profesor Filas i jego etapy rozwoju polskich mediów po transformacji ustrojowej, które należałoby również tutaj, myślę, w tą perspektywę teoretyczną, taką całościową, holistyczną ująć, tak? Druga perspektywa to perspektywa zawodowa i tutaj oczywiście nie chciałbym się powtarzać, więc tylko o tych takich polskich nurtach. Badania empiryczne dziennikarzy realizowane przez różnego rodzaju ośrodki badawcze, nie tylko Poznań i tutaj naszych oczywiście wspaniałych naukowców siedzących na sali, również Wrocław, to o czym wspomniane było w prezentacji doktora Sesslera, również Kraków, Gdańsk tego typu badania realizuje, cały czas są one też w planach. Mamy drugi poziom refleksji, to takie koncepcje tożsamości zawodowej, poziomu profesjonalizacji, tak, tutaj Tadeusz Kononiuk, Iwona Hoffman, ale również profesor Schott swoje w tym temacie spostrzeżenia i badania, analizy publikowali. Badania dotyczące społecznego postrzegania zawodu, bardzo ważny moim zdaniem obszar, że tak powiem, badań Oleński, Stępińska-Osowski, a także analiza przemian zachodzących w praktyce uprawiania zawodu, przede wszystkim ze względu na nowe technologie w dziennikarstwie i na rynku medialnym. Trochę o tym zdążył napisać nieodżałowany profesor Karol Jakubowicz, natomiast znak zapytania tutaj prowokacyjnie wstawiłem, bo mam wrażenie, że w tym aspekcie polskie medioznawstwo jednak boryka się raczej z luką i chciałbym, żeby również być może moje nazwisko gdzieś kiedyś się pojawiło, ponieważ jakieś tam mini artykuły próbowałem popełnić na temat na przykład aktywności dziennikarzy w mediach społecznościowych, a to wydaje mi się jest to równie istotna kwestia dzisiaj już, jak i te formalno-prawne chociażby elementy. Czego brakuje moim zdaniem? No, chciałem się tutaj odwołać do takich dwóch koncepcji. Pierwsza z nich to jest koncepcja Stanisława Michalczyka. Trzy płaszczyzny analizy dziennikarstwa. Mikro, mezo i makro. Tak? W tej analizie mikro, no myślę, że nie muszę tłumaczyć, badamy przede wszystkim aktorów systemu medialnego, aktorów medialnych, czyli dziennikarzy, też odbiorców. I tutaj wyboldowane jest to, bo tak jakbym chciał, że tak powiem, zaznaczyć, że jest to w Polsce prowadzone. Również ta perspektywa makro w ujęciu tym teoretyczno-normatywnym również jest obecna. Natomiast brakuje perspektywy mezo, czyli tej takiej organizacyjnej, funkcjonalnej. Żeby to jeszcze bardziej uzmysłowić, to tutaj pozwoliłem sobie posłużyć się pani profesor Lucyna Schott za niemieckim badaczem Weichenbergiem. Bodajże ta opisała w jednym z artykułów w zeszytach medioznawczych cztery konteksty badawcze, centralne konteksty badawcze dotyczące mediów w ogóle. Tak? Ten kontekst prawno-normujący i tutaj znowu wyboldowałem, bo uznaję, że jest to dla mnie, jakby jest to dostępne dla polskiego medioznawcy, te badania są prowadzone. I ostatni kontekst, najniższy kontekst aktorów medialnych, również tutaj o nim dużo mówimy, też myślę, że on jest głównym tematem naszego seminarium. Brakuje kontekstu organizacyjnego czy też funkcjonalnego. No i przede wszystkim zmiany w świecie mediów. Procesy są znane, ale jakie będą skutki tych zmian? Pozwolę sobie jeszcze tylko pokazać Państwu slajd z wyzwaniami, które z mojej perspektywy stoją przed medioznawstwem. Przede wszystkim ustalenie jednolitego stanowiska normatywnego, ale to nie jest problem tylko i wyłącznie oczywiście Polski, ale również międzynarodowy. Aktualność badań empirycznych oraz ich aplikacja do praktyki, tutaj to, o czym wspomina dr Sessler, te badania należy powtarzać, bo mamy pełzającą rewolucję technologiczną w świecie mediów, w ogóle w świecie. I tą rewolucję należałoby opisywać, choćby i deskryptywnie, ale jednak. Kiedyś profesor Walery Pisarek mówił nam, że te zmiany, transformację ustrojową przegapiliśmy. Nie zbadaliśmy jako medioznawcy tego, jak dziennikarze odwoływali się do zawodu, do polityki, do struktur rządzących w okresie przed transformacją, w trakcie tej transformacji i po niej. Szkoda byłoby teraz zaprzepaścić taką szansę w przypadku tej rewolucji, transformacji technologicznej zachodzącej w ramach medioznawstwa, w ogóle dziennikarstwa. Jakie są trendy, mechanizmy i zjawiska związane z cechami przekazu w mediach, przemiany
zmiany rynku mediów oczywiście, aktywność i rola dziennikarzy w sferze publicznej. No i fajnie by było, taki idealny model to właśnie to utworzenie paradygmatu współczesnego dziennikarstwa, chociaż tego to się nawet nie udało, jeżeli chodzi o kontekst historyczny. Dlatego też tutaj chciałbym wspomnieć jeszcze, że brakuje nam nawet analizy takiej historycznej, takiego podręcznika, który by nam gdzieś mógł ten zawód dziennikarza opisać w sposób taki całościowy. Mamy Zbigniewa Bajkę i jego historię mediów, ale to jednak trochę mało. Bardzo przepraszam za przekroczenie czasu. Dziękuję serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że choć trochę zainspirowałem do refleksji.